serdecznie witamy wszystkich hodowców. Miejsce, z którego teraz filmujemy, jest dokładnie to samo, co dwa dni temu, kiedy to było pusto. Środa wieczór, kiedy trzy dni temu też było prawie. Były tutaj dopiero zapełniane klatki wieczorem, a teraz zobaczmy, ta hala się już wypełniła. Wprawdzie mamy teraz już godzinę, około godziny drugiej czy coś takiego. Tych klientów chyba troszeczkę jest mniej niż było. Tutaj przed chwilą było rozdanie nagród, się zakończyło. No to na pewno wiele osób filmowało innych, także będzie można sobie zobaczyć. Natomiast my sobie teraz przejdziemy oglądnąć po stoiskach, zobaczyć, co ciekawego tutaj się dzieje. I tutaj może widzimy, tutaj jest stoisko kolegi Zbyszka Oleksiaka. Dużo osób tutaj się kręci, gołębie też bardzo dużo zostało sprzedane. Obok kolegi Roberta Henkela, gołębie daleko dystansu. Tak sobie będziemy szli po kolei kolegi Roberta Lecha. Będziemy tak sobie szli oglądać po kolei, co się dzieje. I jak się uda, dokonamy tutaj z kimś jakiegoś wywiadu, porozmawiamy. No i odwiedzamy stoisko firmy Centrum Zdrowia Gołębi. Mamy tutaj na stoisku Macieja Włodzika, Mariana Wieczorka, tutaj bardzo dobrych hodowców. Tutaj przy okazji lutów zimowych to możemy tutaj od Maćka różne rzeczy. Będziemy we wtorek obrazy mówimy robić, jeżeli pogoda dopisze. Natomiast teraz skupmy się bardziej na tym, co tutaj macie ciekawego w firmie co mamy Centrum nowego? Zdrowia Gołębi. Czyli mamy dwie, znaczy jedną herbatę w dwóch opakowaniach. Herbata oczyszczająca. Znaczy, to chodzi tylko o wielkość, tak? Tak. Herbatka oczyszczająca, drogi oddechowe i oczyszczająca, powiedzmy, krew. Później co się zmienia? Zmienia się to, że nie ma już tych hydrowiary, te ampułeczki. Nie ma ampułeczek, są wyciskanych małych 3-litrowych saszetkach. Mogę zobaczyć? Taka jedna saszetka kosztuje 5 zł. 5 tak? zł. Na ile ona starcza? Na 5 litrów wody. To jest cena taka normalna czy targowa jakaś? Nie, to jest cena normalna. Czyli po tyle one są do sprzedaży. W powinny tak kosztować. 5 zł taka saszetka. Co się jeszcze zmieniło? Zmieniły się jeszcze opakowania, znaczy wielkości też. Podejdziemy może, pokażemy. Nowe dla mniejszych hodowli nieraz, bo to jest, mówię, te środki były bardzo wydajne, na przykład na 500 litrów wody, to jest na w tej chwili na 250 litrów wody, czyli one tak samo są po prostu, to jest wszystko to samo, tylko w mniejszych opakowaniach. Był nieraz z tym problem, bo po prostu niektórzy na 500 litrów wody, mając tam 30-40 gołębi, to nie był w stanie z tego zużyć. Tutaj macie jeszcze Insect Vet, widzę, tak? Tak, Insect Vet, środek. To jest od zeszłego roku preparat typowo bio, można to pryskać na gołębie, bardzo fajnie działa. I sól zeszłoroczna, nie? Bo kąpiel. W zeszłym roku nie było targów, także mieliśmy mniejszy dostęp. Tak, w zeszłym roku niestety miało być w targach, targów nie było, wiadomo co było, ale to jest w tej chwili. Mamy jako nowość. Na razie dziękujemy. Widzimy, panie sprzedają wszystkie te produkty, zainteresowaniem się cieszy. Co najwięcej się cieszy zainteresowaniem, jaki produkt? Znaczy bardzo dużo schodzi w tym roku Candiveta, czyli chyba nawet już się skończył. Tak, Candivet, środek na grzyby. Na grzyby, dobrze. To będziemy sobie tutaj go mogli zobaczyć na stronie internetowej. Także na razie dziękujemy i pójdziemy dalej. Do zobaczenia. My jesteśmy na stoisku designera Pitmana, zobaczmy, co wygląda. Pan Rainer Pitman sobie wziął petycie, który załatwił na stoisko. Jak się pani nazywa? Klaudia. My się chyba wczoraj rozmawialiśmy. Tutaj Kamil, jak się nazywa? Twoja żona się nazywa jak? Przypomnij. Magdalena. Myśmy pomyli. Dobrze, a teraz porozmawiamy o gołębiach. Tutaj akurat skorzystamy z tłumaczenia Kamila. I Kamil nam teraz powie, ile gołębi przywieźliście, co się cieszy największą popularnością i jak ocenia targi w Sosnowcu, bo chyba pierwszy raz jest w charakterze wystawcy tutaj. Pierwszy raz jesteśmy. Myśmy ostatnio na olimpiadzie w Poznaniu. Przywieźliśmy około 160 gołębi. Przeważnie z nich harikana. Naturalnie to jest pierwsze gołębie, co wychodzą, to jest wszystko harikan, nie? No, ostatnio byliśmy tylko na olimpiadzie. Super domen się jest. Też, nie? Cieszy, ale większym zainteresowaniem cieszy się hurikan. Dobra, weź tu wszystko na to. Dzisiaj trochę spokojnie, już trochę chwilę przerwy mamy, tak było. No właśnie, dlatego możemy trochę porozmawiać, bo tutaj stoisko było szczelnie wypełnione. Strasznie. Sprzedaliście dużo gołębi? Dużo. To już jest końcówka praktycznie, co mamy. Nie? Następnie dopiero zapraszamy do zakupu mutków w tym roku 2018, ponieważ już mamy gołębi puszczone w pary.
A będziecie jeszcze na wystawie w Kręczynie tam? Nie będziemy. Nie, już nie mogę powiedzieć, że nie mam. My będziemy, zrelacjonujemy wam, co się dzieje tam. Oczywiście, bardzo fajnie. Rainer zadowolony jest z pobytu? Widzę, co powiedziałem, pan widzę. Serce w tym. Bardzo zadowolony. No dobrze. Tutaj mamy oczywiście jeszcze takie wystawowe gołębie. Ganz tolle Messe, mit also bardzo enorm vielen Besuchern natürlich. Bardzo, bardzo, bardzo ładna wystawa, z dużą ilością odwiedzających, cieszy się ogromną popularnością, jest bardzo zadowolony, nie? Że w Polsce tak się fajnie rozwija sport gołębiarski. Tutaj mogę przedstawić, to jest syn po Harley'u dwójce. Ten tu się do kosmosu, tak z tego z tej linii fajnie poleciał. Tu jest syn Harley'a numer 1, Harley 1, na córkę Hurricana. Tutaj przedstawiam za 10 tysięcy tego z brata Hurricana, połączonego na córkę Hurricana. To jest nasz ewenement, brat Hurricana 334. Też na córkę Hurricana. To będzie samczyk. On taki będzie trochę drobniejszy, ale to będzie samczyk. Tu mamy po naszym najlepszym asie w regionie, 556, to też jest syn Hurricana, nie? Ogólnie idzie wszystko. Jakie straty mieliście? Wcześniej coś ukradli wam? Nie wiem, czy jeden gołąb został skradziony. Dobrze, czyli... Musi być jakoś normalnie. Oczywiście. Pozobaczymy sobie tutaj, bo mamy księdza Jerzego Kostorza. Chcieliśmy pogratulować pierwszego miejsca. Chciałem wyjaśnić hodowcom, że ksiądz Krzysztof Kłos, czyli pan Krzysztof Kłos na filmiku mówił wczoraj o jakimś belgijskim gołębiu, którego wystawiłem zamiast polskiego. Już chyba kilkunastu hodowców do mnie podchodziło i pytało, o co chodzi. Ja też nie wiem, chcę tylko powiedzieć hodowcom. No właśnie, nie zrozumieli tego. Który został nabyty chyba przez ciebie, przywiozłem jakąś część gołębi, tak. Aha, dobra, no bo trzeba to wyjaśnić. Mówił o tym zresztą też. No, ale nie zrozumieli, więc kilkunastu mnie tam zapytało. Tak, oczywiście, przywieziony, tak jak ja do lotu przywożę te gołębie, to jest od niego i morski też bardzo cieszy. Nie zrozumieli, tak, dokładnie. I też był drugi goł w tej kategorii młodych, a trzeci był goł pana Mieczysława Glandysa. Zgadza się. No a czwarty niestety, znaczy no nasz, bo to był ten goł, który ze Zbyszkiem Oleksiakiem mieliśmy lotowany w tym gołębiku malutkim, takim na niego posesji. Dobrze. Tutaj coś tylko w roli tłumacza, ksiądz Kłos, czy jest w roli jeszcze na klienta? Nie, bardziej... Tłumacza, pomocy. A tutaj jesteśmy teraz na stoisku firmy Goldwings Karmy, które produkuje ta firma. My to dobrze znamy, gdyż nawet u Maćka Wójcika one są bardzo popularne. Teraz, kiedy mamy loty zimowe, tam cały czas je widzimy. A tutaj mamy do czynienia teraz z właścicielem firmy. Można się przedstawić? Bogdan Chmiel, właściciel. Tak. I pani tutaj się chowa nam. Marcela Twinowska, bardzo miło. Jakie nazwisko? Marcela Twinowska. No, córka, tak? Nie. Nie? Myśleliśmy. Dobrze, a tutaj karty w swojej ofercie, które macie, to są tutaj macie wystawione próbki, rozumiem. Tu są takie worki, a to są takie worki malutkie. Co to się, coś zmieniło się? Nie, to są karmy, które są specjalnie przygotowane dla naszych dystrybutorów w dwóch wersjach. W workach 20-kilowych i w workach 10-kilowych. Te 10-kilowe są również dla hodowców gołębi, czy tylko również, tutaj takie egzotyki? To są przygotowane tylko dla egzotyki, jeśli chodzi o kanalki, papuszki, tak? I te. A dla hodowców gołębi też są 10-kilowe? Nie, tylko 20-kilowe. Tylko te większe, te tutaj co mamy po kolei. Ostatnio się zetknęliśmy z tymi właśnie nowym kolorystyką worków. Mieliście takie wcześniej, tak jak przepraszam, pani się odsunie, w takiej kolorystyce brązowej. Teraz są też takie niebieskie. To na jakość też wpływa karmy, czy nie? Nie. To są worki tylko typowo, żeby łącznie ułatwić rozpoznanie wśród klientów naszych. Oto osobno jest, jeśli chodzi o czerwone worki na kolor pierzenia, osobno na lotowe. Chodzi tylko o to, żeby rozróżnić rodzaje kar. Jak najbardziej, żeby Państwu było łatwiej. Ile kar macie teraz w swojej ofercie od gatunków rodzajów? Około 62. 62? Tak. Ale chyba tylko cały sezon, nie w sezonie, to tylko jest mniejsza ich ilość. Te, które nie, sezon, wszystkie są cały dostępne. Czas są? Wszystkie są dostępne. Wszystkie mieszanki cieszą się wielką popularnością i co roku produkujemy coraz więcej. Jeszcze teraz się tylko zapytam, gdzie się mieści siedziba firmy, takie miejscowości? W województwie małopolskim Wieprzu. 2422. Jaka to jest miejscowość? 2422 Wieprz, koło Wadowic. Koło Wadowic, czyli to w górach można powiedzieć. Tak, może szef coś jeszcze powie. No, zapraszam Państwa. Tylko głośniej bym prosił. Staramy się zawsze utrzymać jakość. Myślą właśnie o hodowcach, żeby mieli odpowiednią jakość i życzę im w nowym sezonie dużo sukcesów. No ja tylko przypomnę jeszcze raz, że mówię u Maćka Wójcika na Wódzie Kosakowo, te karmy są testowane, że tak powiem, i na gołębiach lotowych jego, i na gołębiach, które biorą udział w rywalizacji na tamtym gołębiku i nawet teraz mamy loty zimowe, gdzie też cały czas są te gołęby tą karmą karmione i na razie żadnych zastrzeżeń do nich nie było. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy również, powodzenia w nowym sezonie.
Kolejne stoisko, które nie wypadałoby nie odwiedzić, jest stoisko firmy dla hodowców.pl. Tutaj akurat na stoisku zastaliśmy kolegę Tadeusza Ligockiego. Arek, chodź tutaj podejdź. Podejdź. Koledzy są akurat dzisiaj w dobrym stanie, je mogą jeszcze mówić, także spokojnie wszystko. Arek, proszę podejść. A powiemy, o co chodzi. Tutaj przy okazji kolega Tadeusz Ligocki, my mu bardzo gratulujemy. Pokażmy tą teczkę. O, kolega Tadeusz nam teraz to pokaże. Otworzymy, bo przypomnijmy, kolega Tadeusz Ligocki miał gołębia PL0 chyba 114, tak? Tak. Z 2013 roku, tak? Czy który to był rok? Ojej. 12, 018, 114. Jest to gołąb, który zdobył jakie medale? Pierwszy w Bukareszcie. To była wystawa. Europejska wystawa gołębi. Tak. Co jest bardzo ważne. Gołąb ten też pochodził w pełni tutaj rodowód. Pokażmy go, Tadeusz. Poczekaj. O, to jest ten gołąb. O, zobaczmy go. A tu jest rodowód. Gdzie jest ten rodowód? Tak, jest tutaj. O, z tyłu. O, właśnie mamy. Popatrzmy, Arek, ty go może pokaż, zaprezentuj. Czy ten gołąb był już prezentowany raz. Teraz mamy Tadeusza na stoisku akurat. Tadeusza mamy. No, ten gołąb jest, bym powiedział, 100% z gołębi Fabry od Witusa Millera. Z swojej hodowli, powiedzmy, bo rodzicami tego gołębia są gołębie oryginał Arek Konieczny. Dokładnie. I wywodzą się z tych twojego 50-38 słynnego, 44-30. 44-30 był piątym lotnikiem polskim. Groszka była drugi wynik w Polsce, czwarty na świecie, czyli gołąb olimpijski. Niedoszły gołąb olimpijski. No, Tadeusz wziął te gołąbki. Udało mu się też olimpijczyka. A i teraz powiedzmy, u kogo jest teraz ten olimpijczyk i tą twarz nie pokażmy? Mam przyjemność. Właśnie kolega Sebastian Ordenia nabył tego gołębia. Taką, że tutaj z kolegą Tadeuszem doszliśmy do porozumienia na zasadzie współpracy, że chwilowo będzie u mnie. Czyli będzie można młode ewentualnie lotować w oddziale Czarnkowsko-Wieleńskim. Tak jest, zgadza się. Tam to jest, przypomnijmy, okolice Krosina, Czarnkowa. Tam będzie można zobaczyć młode, jak się spisują. Koledzy coraz mocniejsi w sekcji, w oddziale, w okręgu, także trzeba się zbroić. Kolega Tadziu mówi, że tutaj trzeba najcięższe działa wytoczyć. Tak. Olimpijkę. I tutaj właśnie na stoisku spotkaliśmy kolegę Tadeusza. Gratulujemy. Czy jeszcze jakieś inne gołębie kolega ma, które też takie przynoszą spektakularne wyniki jak ten? Mam siostrę, która była piąta w B kategorii w 2015 roku. Rodzeństwo po 114 i 18.09. Robią już pierwsze konkursy w oddziale. Tutaj jeszcze powiedzmy, kolega w jakim oddziale, przepraszam, lotuje? 0.18 Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. I 0.109 Czechowice Dziedzice. To tam zaraz blisko z Bielsko-Biała, to Krzysiek tak. Kawaler z Kosiów bliska, tak, to konkurencja. To jest też ten okręg ten sam? Nie, to jest inny okręg. Katowice. Aha. Okręg Katowice. To widzimy. Znaczy, co ciekawe, by powiem, z tych dwóch gołębi wyszły dwa super gołębie, bo wyszła i ta olimpijka i wyszła samica, która była druga, siódma w Polsce w kategorii 18.09, B. Znaczy to jest 18.09 dokładnie. Ona, co ciekawe, to była tu, w sumie trzy razy była pierwsza, bo tu jednej jedynki nie ma. Bo tu jest wpisane dwie, ale to była akurat nie do kategorii B. Także jeszcze raz gratulujemy, a zobaczmy na stoisku właśnie firmy dla hodowców. Tutaj towaru coraz mniej jest, ale tutaj za to koledzy przychodzą, oglądają. Coraz mniej, ale towarzystwo coraz I tutaj coraz z zacniejsze. Tak z Sebastianem rozmawialiśmy, naprawdę troszeczkę byliśmy zdziwieni, że tutaj akurat się taką popularnością cieszyły żywołapki. Naprawdę już na tą chwilę już nie mamy. Nie ma żadnych. W sumie nie mamy od kilku godzin, także... Tutaj przepraszamy, za mało zabraliśmy. Ale w firmie ale zawsze możemy wysłać. Można zawsze tam mówić. Zapraszamy. A tutaj mamy? No, wynik olimpijski. O, właśnie. Dobrze. Także gratulujemy. Popatrzmy jeszcze na stoisko. Tutaj coraz mniej jest, że tak powiem, towaru na półkach. Także dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy. Dobra.